Rok temu odwiedziliśmy najpopularniejsze sieciówki w Polsce. Jak zmieniły się ceny na przestrzeni roku? Czy dostaniemy większe lub mniejsze porcje? Czy przychodząc do pizzy sieciowej z kamerą dostaniemy większą porcję niż kolega, który zrobi to bez kamery? Jak będzie naprawdę? Wygodnie rozsiedźcie się w fotelu i zapraszam na film. Dobra, idziemy zamówić. W zeszłym roku zamówiliśmy salami. Double pepperoni. Double pepperoni. Dobra, idę zamówić. Najpierw ja zamówię, zobaczymy, czy mi będą się zmieniły za pizzę. Dużą pizzę, bo tak się nazywa duża pizza, ona ma 33 cm, zapłaciłem 37,95. Cena jak przed rokiem praktycznie, nie poszło do góry. 36 zł, pizza w rozmiarze 30 cm, double pepperoni. Zobaczymy, co dostaniemy. Rok temu troszkę inaczej wyglądała, nie? Wybrałeś wtedy na gruncie czy na cienkim? Ja poprosiłem po prostu klasyczną double pepperoni wtedy, okay. Pamiętam. Dobra, pierwszą pizzę dostaliśmy, teraz pora na wuja. Wejdziemy, zamówimy double pepperoni i pamiętam, że rok temu, jak ją wzięliśmy, miała troszeczkę grubsze ciasto. Nie wiem, czy to jakieś niedomówienie, czy coś tutaj było bardziej cieniutkie. Sprawdzimy, co wujo dostanie. Ta pizza była chyba też rok temu 2 zł tańsza, z tego co pamiętam. Teraz jest prawie 38 zł, wtedy było 35. Zaraz to zweryfikujemy i sprawdzimy. Double pepperoni, zaraz się widzimy. Słuchaj, mamy to, ja wziąłem dwie. Jedną na cieście klasycznym, cienkim, taką chyba jak ty wziąłeś, a drugą na grubszym. Zobaczmy, co dostał Wojtuś, a co wujo. Tutaj mamy, o, zobacz, tu jest ta moja i ona jest zbliżona na cieniutkim cieście, podobna do twojej. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, mi się wydaje, że w tej mojej jest troszeczkę więcej tego pepperoni, parę prasów, nie chce mi się tego liczyć, ale zobaczcie, tu jest tak dosyć bardziej gęsto, nie? Co ty o tym sądzisz, stary? Nie jest to... No, jakby patrzeć na dół, ale na jednej drona, na drugiej jest dół. Jest porządnie, jest dobrze. To nie jest tak, że ta jest goła, tak. Ale to mam wrażenie, jest bardziej wypieszczona, lepiej dopieczona, bardziej zarumieniona. A mi się przefarciło, czy nie? No, troszkę lepiej. Dobra. No, mi to smakuje. Podobnie jak rok temu. No sobie dziabnę jeszcze twojej. Ona, nie wiem, czy po prostu nie dopiekli ci, czy się spieszyli, czy im się nie chciało. Ona zdecydowanie bardziej blada. Czuć taką większą gumę. Tak lubię przyjemnie. Twardawa, przyjemna, dobrze wypieczona. Jakby okej, to hajzerowa jest tylko taka ciekawostka, taki dodatek. Nie będziemy się jakoś specjalnie o to czepiali. Ale my z tego co pamiętam, Wojtuś, rok temu, zobacz, zamawialiśmy taką pizzę. Ej, ale rok temu była mniejsza, co? Ciasto było jakby mniejsze. I rzeczywiście wzięliśmy ją sobie na grubszym. I taką powinniśmy testować w tym roku. Zobacz, panie, ile tu sera. Co tu się dzieje w ogóle? Smakuje tak samo dobrze jak rok temu, naprawdę, jedząc ją właśnie dokładnie tego oczekiwałem. Nic, jeżeli chodzi o smak, o jakość się nie zmieniło. Nie jadłem takiej pizzy przez rok czasu. To, co dostaliśmy rok temu, smakowało dokładnie tak samo. Rozmiar się tylko powiększył. Myślę, że to troszeczkę, to już wiemy wszyscy, o co chodzi. To jest to dokładnie, czego oczekuję od pizzy sieciówkowej, zamawiając ją. Znowu to samo, rok temu też były osy. Ciasto, pepperoni, dużo sera. Względem ubiegłego roku, Pele Pizza naprawdę trzyma poziom. Ja jestem bardzo zadowolony. Zobacz, te pizze są w tej samej cenie. Tutaj była dopłata 3 zł za grubsze ciasto. Za obie pizze zapłaciłem 72,90. To za taką pizzę zapłaciliśmy 37,95, czyli dokładnie tyle co rok temu. To myślę, że działa efekt Kaisera i w tym roku przez to wszedłem tam z mikrofonem. Prawdopodobnie widzieli, że to będzie nagrywane. Zrobili trochę większą. Dodatków jest, mam wrażenie, podobnie. Na tamtej z zeszłego roku też zaraz ją sobie zobaczycie. Tutaj mamy przebitki, też była obfita, też było dużo sera, też było dużo pepperoni. To jest po prostu nieco bardziej naciągnięta, ładniejsza do oka, ale smakuje identycznie. Jeżeli chodzi o pepperoni, naprawdę bardzo fajny klasyk. Bardzo dobrze się to je. Najważniejsze, co nie jest mdła, to pepperoni ma taki fajny, pieprzny aromat. Ser nie jest najgorszy. Jako taki amerykański klasyk, ja to polecam i daję temu mocne 8 na 10, tak samo jak rok temu. No jeszcze mam takie wrażenie, że ta moja na cienkim cieście była bardziej dopieszczona, bardziej obkręcona w piecu, bardziej wypieczona. Dlatego wujo troszeczkę nie pochwala, nie? Każdy powinien dostawać dokładnie to samo, bez względu na to, kto przyjdzie do lokalu. Tyle pizza odhaczona, lecimy dalej. Fajny ancymonek, rok temu 1 na 10, niezjadalne, nie do zjedzenia, spróbujemy jak będzie w tym roku. Dobra, teraz pora na Da Grasso. Planowaliśmy jechać do tego samego miejsca, zobaczyliśmy, że jest ono zamknięte. Chyba nie ma przypadku, bo ostatnio, jak oceniliśmy pizzę, to była 1 na 10. Była najgorsza pizza sieciówkowa, jaką testowaliśmy. Jesteśmy niedaleko, bo w galerii Szperków w Gdyni. Zrobimy klasyczną akcję, jaką teraz są bardzo popularne. Kolega zamówi dla siebie, normalnie, chwilę potem ja. Też dwie pizzy, sprawdzimy, czy będą podobne. W tej pizzy dostaliśmy nieco więcej salami i miałem wrażenie, że one były bardziej przypieszczone, bardziej zarumienione te moje pizze, niż jak zamawiał kumpel. Jak będzie w Da Grasso, co w tym roku dostaniemy, jakie są ceny, bo słyszałem, że jest bardzo grubo, zapraszam. No, wszędzie będziemy zamawiać tą samą pizzę.
Tak, zresztą rok temu, czyli pizzę z salami pepperoni. Słuchaj, na średnio w rozmiarze 32 cm na cienkim cieście. Jestem tylko ciekawy, czy w sieciówkach naprawdę będzie różnica względem tego, co dostanie wujaszek, który sobie przepodchodzi z mikrofonem i się z niczym nie ukrywa, a kolega, który zamawia sobie anonimowo. Dzień dobry. Ja byśmy na wynos poprosili taką pizzę w rozmiarze jakieś 32 cm. Może być coś takiego klasycznego w stylu pepperoni, żeby było. Okay. Tak, tam jest tylko salami, pepperoni, mozzarella i to wszystko. Dobra. I kartą zapłacę. Dobra. O, dziękuję ślicznie. Dobra. Bardzo dziękuję. 43,50 za pizzę i 50 groszy za kartonik. 44 zł, stary, to. U mnie pizza zrobiona na włoskim składniku, włoski sos, włoska mozzarella, włoskie, to wszystko włoskie. Ja oprócz mascarpone tylko używamy polski, co za co często dostaję batę, jest naprawdę przepyszny, smaczniutki. Kosztuje 39 zł, stary. Jest tutaj piąteczka różnicy, no zobaczymy, co dostaniemy. Co tutaj, kolego, dostałeś? Pochwal się. Pokaż to. Czekamy na moją, ale naprawdę nie jest dobrze. Jeszcze minutkę. Ty, ale ja już to niosę, tu jest kolegia, to jest moja, to się wydaje, że ze dwa razy cięższe praktycznie, ale ci ludzie są naprawdę niemożliwi. Ja rozumiem, że na sobie mogą, wiesz, chłopaki u Heizerka troszeczkę tam mięska dorzucić więcej tam, wiesz, troszeczkę warzyw, ale kurde, stary, sieciówka, żeby robiła takie rzeczy, nie, no to jest coś nie tak, ale serio, to się wydaje lekka kartka papieru, mordo, a tu już mam problem, żeby to utrzymać, kciuk mnie już boli. Pokaż, koleżko, co ty tutaj dostałeś. Tak to się prezentuje, tak to wygląda. No klasycznie, to sobie, jak za 45 zł, to powiedziałbym, że jest bieda, naprawdę. 45 zł to już nie jest mało jak na te czasy, wiesz, za jakieś posiłek. Zobacz, co tutaj dostajesz. Zresztą ta gasto nic się nie zmieniło, garstka sera, troszeczkę jakiegoś salami. Zaraz to spróbujemy, może nie będzie to tragiczne. Ale jestem bardzo ciekawy, co tutaj jest. O, zobacz, mój przyjaciel, zobacz. No, taka wypasiona pizza, jakie radziki ładne. No. Tutaj mamy trochę smutną, płaską, sztywną deseczkę. No jest obficie, jest, powiem szczerze, że porządnie. Ty, salami powiedziałem, że jest podobnie. Mam wrażenie, że tego sera jest też trochę więcej, co? U ciebie prześwituje takie suche... Tak, przecier pomidorowy, suchowe ciasto. Wuja, jest grubo, jest dobrze. No, zobacz. Ciasto, od razu to, co powiemy. W zeszłym roku mieliśmy takie jakby zakalcowate, taka sztywna, zbita masa, której się nawet jeść nie dało i nie chciało. Tu jest znacznie lepiej. Próbujemy sobie tego wariata. Ty, poprawiło się trochę. Nie no, moja jest fajna. Widać, że tam sięgnęli chyba po jakąś ekstra lepszą kuleczkę ciasta. No to ciasto naprawdę fajnie się prezentuje, jak na taką sieciuweczkę. Zaż te ręciki w ogóle to wszystko. Ciebie, kolego, potraktowali wałkiem, mam wrażenie. Pojechali. Bo coś takiego. Czekaj, ja to zrobię, to dawuj, ja to rozkręcę ręcznie. Dobra, już pomijając ten fakt, to robimy tylko dla zabawy, dla sportu. O co chodzi? W samej pizzy. Jest znaczna poprawa względem tego, co próbowaliśmy rok temu. Dobrze, to chyba, że tamten okres się zamknął. Nie psuję marki, nie psuję renomy. Muszę uczciwie oddać, że jeżeli dostajesz coś takiego, to na pewno ta pizza jest odczarowana. Ale z kolei, jeżeli mamy to porównać na przykład do telepizzy, to już samo to salami. Jest bardziej mdławe. Mnie osobiście gorzej to smakuje. I ta pizza też. Tamta taka nie była. Zobacz tutaj na chwileczkę. Ona jest cała mokra od takiego tłuszczu wytopionego. Mam, że to jest ten tłuszcz z sera i z tego salami. Aż na palcu to mam, stary. To jest całe takie. Wszystko spłynęło. Po pokrojeniu z sera wytopionego i z tego pepperoni. Nie jest to dobre. Ej, osa. Osy lubią pizzę. Dobra, jak widzieliście, moja pizza w takiej nieco bardziej poprawniejszej wersji. Bardziej taka wzbogacona, taka fajnie. No daj mi spokój. Nawet taka wzbogacona, taka wypieszczona, słuchaj. Jeżeli chodzi o cenę 45 zł, to jest to za dużo, jest to po prostu naprawdę dużo, dużo za dużo. Ja bym taka pizza, jak na mnie powinna kosztować, co mi zdyszkę być tańsza. To było okej, to było uczciwe, rozumiem ceny, koszty, wszystko, sam się z tym zmagam. Jednak 45 zł za produkt takiej jakości, to jest ogromna przesada. Już tutaj za cenę minus. Całokształt ja bym ocenił takie 5 na 10. Musimy uczciwie, zdrowo oddać, że względem było to, co było testowane ostatnio. To jest mega progres. Ja widzę, fajzerowa jest w modzie. Właśnie, ale tak szczerze już mówiąc poważnie, to wystarczyłoby robić naprawdę dla każdego klienta, wyobrazić sobie, że przychodzi on z kamerą, będzie to nagrywał, będzie o tym opowiadał innym ludziom, znajomym, rodzinie. I wystarczyłoby naprawdę każdego klienta, gościa dopieścić, zrobić jeden standard, o każdego dbać, robić to, co umiemy najlepiej. Myślę, że naprawdę jedna gastronomia szła i żyłaby dużo, dużo lepiej. No bo zobacz, serwujesz gościowi, który przychodzi z kamerą, piękną pizzę, jak z obrazka, dużo cięższą, z lepszymi rantami, ze wszystkim. Potem ktoś to ogląda, chce przyjść, chce zjeść, chce spróbować i
dostaje coś takiego w paku, płaściutką deskę zrobioną, mam wrażenie, że troszeczkę od niechcenia. Mimo, że ona jest gorsza, dużo gorsza w smaku. Ale jest tak fajnie wypieszczona i czy to ma sens? Odpowiedzmy sobie sami. Ej, a jak to jest możliwe, że zapłaciłeś 29 zł tylko? Jest jakaś promka? Nie? Powiedziałem mu 32 cm, bo tak? To jest duża. A to jest duża. Mówię, że dobra, ale jak patrzyłem wcześniej na... Tam spojrzałem, to widziałem jakiś bestseller 40 coś. 32, nie, ile? Duża TC Pepperoni, jo, bez kitu. Duża Pepperoni za 29 zł. Bo najlepsza cena. I rok temu też było podobnie, że załapaliśmy się na jakąś promkę i ta pizza w regularnej ofercie kosztowała coś prawie 39 zł, ale z racji jakiegoś dnia specjalnego czy coś była w promce. Ale oni... Tu zawsze mają dzień specjalny. Zawsze mają dzień specjalny. No zobaczymy, co za te 29 zł dostanie koleżka i za chwileczkę też wujo. Dzień dobry. Taka pizza 32-3 cm to jest duża czy średnia? Jeszcze raz, która? 32 cm, że miała około. To pepperoni bym poprosił. Dużą ty, tak? Tak, tak. To jest te grube, cienkie? Może być cienkie. Dobra. I kartą zapłacę, na wynos weźmiemy. Dobra, już to piękna. Duża to 32 cm. Dla mnie jest jak mała, ale to mój rozmiar. Ja myślę, że są wagowo bardzo zbliżone do siebie. Przyjacielu, chodź otworzymy. Ta jest moja, ta była twoja. 1 do 1, nawet jego ładniejsza. No i to mi się podoba, zobacz. To jest lokal, który szanuje, który robi równe porcje dla wszystkich. Nieważne, że gruby przyszedł z kamerą, dostał to samo, co cienki, chudy, bez kamery. Tak samo przypieczone dodatki, zobacz, jeszcze z bliska. Zgadzają się tak samo. Nawet ja mam wrażenie, że dostałem trochę mniej, ale to dobrze. Nie zaszkodzi mi. Zajadamy się. Prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o cenę, stosunek ceny, jakości wszystkiego, jest tutaj bardzo okej. Okay. To, co zostajemy, nie jest może tak wybitne, mega, mega wysokojakościowo, jest tutaj klasyczna pepperoni, jest tutaj serek, nie przebija tutaj suche ciasto. Jak za 28 zł uważam, że jest to bardzo uczciwa oferta, nie byłbym zawiedzony, o tak powiem. Biorąc pod uwagę to, co przed chwilą widzieliśmy za 45 zł, to tutaj jest raz, że jak dla mnie smacznie, to na pewno, jest to smaczniejsze w smaku. Dwa, że dobre, rozmiar się zgadza, wielkość gramaturowo, taka klasyka, która nam towarzyszy od lat, to wasze ciasto, jest takie... Jest okej, okay, jest poprawne. Rok temu, jak jadłem do pizzy, trochę mniej mi smakowała. Podsypka taka grubczasta, ja się już do tego trochę przyzwyczaiłem. No tak musi być, to ma swój urok, tak się to je. No i pierwszy rok w końcu dostaliśmy dokładnie to samo, ja i kolega. Nie ma tu góry sera, nie ma tu 100-200 gramów więcej pepperoni. Za to duży plus, jak na razie jednak niezmiennie, jak dla mnie osobiście, na ten moment wygrywa telepizza. Zobaczcie ilościowo jeszcze, jak to wygląda. No i jest tego trochę, słuchaj, 28 zł za taką pizzę. Uważam, że to jest naprawdę, jak na te czasy, bardzo, bardzo dobra oferta. To salami pepperoni jest lepsze niż da grasso, ale gdyby było takie z takim bardziej lekkim kopytem, takie pieprzniejsze, bardziej wyraziste, troszkę jest takie dławe. Podsumowując krótko, pizza budżetowa. Za taką pizzę w zeszłym roku zapłaciliśmy 24 zł. W smaku była nieco gorsza, z tego co pamiętam. Tam mi zdecydowanie bardziej smakuje, także tu poprawa na plus. Cena 4 zł w drożej, ale nadal jest to bardzo, bardzo dobra półka cenowa. Jeżeli ktoś by mnie poprosił o cenę tej pizzy w skali właśnie od 1 do 10, przyznam mu takie uczciwe 7 na 10. Biorąc pod uwagę cenę i stosunek do jakości, do ilości, jest to naprawdę rozsądna oferta. Ostatni lokal, jaki dzisiaj odwiedzimy, sprawdzimy, stestujemy, jak to wygląda w tym roku, jeżeli chodzi o pizze sieciówkowe, to prawdziwa legenda polskiej sceny pizzowej, czyli Casa di Paolo. Nie, oczywiście chodzi o Pizza Hut. Lecimy. Wzięlibyśmy na wynos jedną pizzę jakąś z pepperoni, taką średnią, 32 cm. Czy to duża, średnia, nie wiem. Pepperoni klasyczne. Na wynos, proszę. Bez żadnych dodatków. Czekujesz się, za ile tak mniej więcej możemy podejść? Tak, dzięki. Mamy ostatniego ancymonka naszego. Już tak sobie porównywaliśmy tutaj z kolegą wagę i mój jest nieco cięższy. Ale zobaczmy, jak to... No i stary, zobacz, no. To jest znacząca różnica. Ta pizza jest tak z obrazka. Zawsze byś chciał taką dostać. Zobacz, nie przebija tu w ogóle ciasto. Mamy tu piękną taką rzekę białego sera pod pepperoni. No, ładnie się prezentuje. Zobacz tą. Widzisz? Tutaj, tutaj i tu i jeszcze tu, nie? U mnie, tak jak tutaj, jest wszędzie. A tu... i tu w ogóle przeoszczędzone. Ciasto wybija, bo nie jest niczym obciążone, ani serwa, i czym jest. Zo, mamy skrytkę na klucze. Dobra, jestem jakiś tandetny ostatnio w tych żartach, nie? Generalnie po dzisiejszym dniu wniosek z tego jest taki. Jeżeli chcesz otrzymać lepsze jedzenie, dobrą pizzę, weź kolegę, pokażcie, że macie kamerę, nawet nie nagrywajcie, po prostu wyjdźcie z kamerą, wstaj i od razu dostajesz lepsze jedzenie. 3-4 lokale tak zrobiły. Tele pizza może się tak minimalnie, tam kapkę powiedzmy, ale była lepiej wypieczona, także jest to na pewno patent na dostanie dużo bardziej wypieszczonego jedzenia i większej porcji. Jak ja ją tylko, stary, biorę do ręki, to ja wiem, że ona chyba wygra. Pięknie pachnie. Czerek. Się ciągnie. Rupie.
jakościowo, ilościowo i wizualnie moim zdaniem najlepsze wykonanie, ale jednak smakowo, nie wiem, Wojciech, zaraz ty, mam nadzieję, spróbujesz, czy się ze mną zgodzisz, że tyle pizza jednak ten sos podkładowy, ten pomidorowy, połączony z tymi ziołami, które tam ma i to ich pikantne pepperoni, jednak troszkę bardziej mnie przekonuje, chociaż ta pizza jest naprawdę bardzo udana, bardzo dobra. To jest taki wzór, ideał reklamowy, zobacz, masz kupę pięknego sera na każdym slajsiku, wszystko się ładnie ciągnie, nie? Bierzesz, o. A jak się zamienię z kolegą, który wszedł bez kamery, dosłownie 5 minut przed nami, zamówił to samo. Uciągamy. Co to jest? Tu nic nie ma w ogóle. Może w zasadzie suche ciasto. No okej, okay. Jeden kawałek z większą ilością sera. Także podsumowując, za tą, którą dostałem ja 46 zł, uważam, że nadal jest to troszeczkę drogo, ale nie byłbym rozczarowany. Natomiast gdybym dostał to, gdzie tu prześwituje ciasto, jest to generalnie buła z dodatkiem salami pepperoni, no tu już można czuć się nieco nie tyle oszukanym, co rozczarowanym. No wiadomo, że tam zalejemy to sosem i zjemy, nie? Jak to my? Ale no, jak wiemy, można, jak widać, można lepiej. Rok temu ta pizza kosztowała 44,99, także tutaj wzrost o złotóweczkę, ale no spadek na jakości tego serka jest zdecydowanie mniej, zubożała, ale nadal jest to dobra, porządna, sieciówkowa pizza. Gdyby tylko dołożyć tu tą kapkę sera, nie oszczędzać tak na zwykłych, regularnych zamówieniach, myślę, że obok tej pizzy jest to najbardziej rozsądna oferta. Wniosek z dzisiejszego filmu jest taki. Poziom pizzy sieciowej w Polsce jest w miarę okej. Okay. Można dostać coś zjadliwego, coś smacznego. Troszkę za to trzeba zapłacić. Ja osobiście polecam wszędzie pójść zawsze z kamerą, udawać, że się nagrywa. Dostaniecie naprawdę fajny, wypieszczony produkt.